Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, a więc zaczynamy najnowszy film w moim wykonaniu. Jest ze mną dzisiaj Karol, jego syn oraz małżonka, więc wspólnie posiedzimy jakiś czas nad wodą i zobaczymy, co uda się złowić w ten niedzielny dzionek. Godzina 16.18, 25 lipiec 2021, niedziela, po pracy. Więc kilka godzin mamy na wędkowaniu, na odpoczynku i zobaczymy, co z tej wody wydobiemy. Czyli tej wody jeszcze na moim filmie nie było. To jest zbiornik w Morawicy. I oto na tym zbiorniku postaram się dla Was nakręcić jakiś materiał. A co uda się złowić, zobaczycie to sami. Więc u mnie klasyk, metoda. Tą panią na razie omijamy. Idziemy tutaj do gościa, którego poznajecie, to jest Karol. Siema, Karol. I jego syn, podobny chyba, nie? Siema. Siema. Jak masz na imię, powiedz? Kacper. Kacper, czyli Kacperek, Karolek. Karolek i małżonka Urszula. I Karol, co i jak? Jak myślisz? No dzisiaj... Krótki, szybki telefon do ciebie. Ty bez zastanowienia od razu powiedziałeś, że z miłą chęcią. Możemy jechać z racji tego, że... Nabyłem troszeczkę nowego sprzętu. Jak widzicie, Browlink, platforma. No, nowe wędki, nowe kowrotki, nowe wszystko. Ja jak to ja, udało się kupić w okazyjnej cenie, to nawet w chwili nie zastanawiałem, tylko od razu łyknąłem. I chcesz teraz to przetestować? Chciałem to przetestować. W ogóle godzina jest, myślę, odpowiednia, żeby to rozłożyć, nauczyć się w ogóle tego rozkładać, bo to nie jest, jak myślałem, taka prosta sprawa. Także dopiero jest faza testowa. I zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Na jakieś tam ryby, tak powiem, nie nastawiam się mocno. Chciałem po prostu przetestować teraz sprzęt. Sprzęt, no i wszystko. A jak jakaś rybka wpadnie, to by było... To tylko na plus. Na plus. No i Ula. Ula, coś od ciebie. Żelkę mam buzi. Żelkę masz buzi, co powiesz? No, co ja powiem? Przyjechałaś do nas przypilnować. Przypilnować męża, żeby nauczył się rozkładać po deszczu. No i posiedzieć nad wodą chwilę, tak? Ostatni dzień urlopu, jutro już do pracy wracam. Więc... Muszę skorzystać. Tak. Z ostatnich chwil wolności. Wolności, tak. Wspólnie z mężem, z dzieciakiem. Tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to będzie. A więc, drodzy Państwo, widzicie wszystko, krótko i na temat. I teraz pokażę mniej więcej, co i jak. Zanęty rozrobiłem, czyli pelety, które właśnie doszły i tu mieszanka jest pod koszyk, ale też także pół na pół dodam to pod metodę, czyli będzie coś takiego. Wymieszam i najwyżej ta jedna mieszanka pójdzie pod metodę, a druga pod koszyczek. Tak mówię, ja szybciej miałem więcej czasu, nie musiałem rozkładać platform, nic. Wędki praktycznie były przygotowane, więc zarzuciłem. Za parę minut ściągnę, przerzucimy. No i czekam na pierwszą rybkę, czyli metoda cukiereczki oraz klasyk, koszyk i tam pinka. A co uda się złowić z tej wody w Morawicy w samo południe, 16.22. Zobaczycie to na moim filmie, a więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co i jak. Więc, drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać na moim filmie. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. A więc przerzucę sobie trochę, bo to bez wstępnego nęcenia do klipa. Założyłem piaskową teraz, czyli zmiana koloru przynęty. No i zobaczymy, tutaj klasyk, tu idzie metoda, i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Niech stoi, a my pilnujemy i czekamy na pierwsze branie, pierwszą rybkę i zobaczymy, co jak. A więc, jak to się mówi, ula w kuchni, tak? I co z tego będzie? Nie wiem. Ale ta kiełbaska będzie jaka? Smażona, czy
Ale będzie smażona czy surowa? Będzie smażona, oczywiście. Będzie smażona? No jasne. No, chcę to zobaczyć jak, ale jak mówi, że jest smażona. Czekaj, bo nie mam takich, wiesz, odpornych rąk. Ja wiem, może. Więc drodzy Państwo, rozpalamy i zobaczymy co i jak stopniowo i pomalutku jak się to tli i przygotujemy sobie kiełbaskę. W dobrą stronę jest wiatr. No. Nie na mnie. Jak już jara się tak, no i zobaczymy, a rybki tylko, drodzy Państwo, dodatkiem do dzisiejszego filmu, a czy uda nam się coś złowić, zobaczycie sami. Bardziej to jest taki wypad, odpoczynek, niż nastawianie się na ryby, ale przy okazji, jak zarzuci się wędki, to będzie fajnie. Zobaczcie, jak ja mam nóżki opalone od klapków, więc teraz chciałem sobie opalić to, co białe, ale słonko zaszło i nic z tego nie będzie. Czekamy na pierwszą rybkę i zobaczymy, co tu skubie. Jakieś podciągnięcie miałem, jakaś dżazga na pewno, ale może cieszyć. Nie, jest coś, jest coś. Jest coś. Drodzy Państwo, i mamy płotkę. Płotka. Więc cieszy sztuka. Rybkę wypuszczamy. Zakładamy robaki i wędkujemy dalej. No i najważniejsze, że nie na zero, jakiś dodatek. Dzisiaj. Ma coś? Spiąłeś? Ale na co, klasyk? Metoda? Widziałem brania. Tak? Tylko wiesz co się stało? Co? Wylosowało żyłkę. No wyprostowało. Wylosowało. Do brzegu branie. Tam. Tak. No rybę miał, spiął. No i coś się dzieje. A co uda się jeszcze złowić, zobaczymy, więc zakładam robaki i wędkujemy dalej, dalej, jest bajecznie, nie inaczej, drodzy widzowie, bajecznie. Więc przerzucamy i wędkujemy dalej. Do klipa i spróbujemy złowić coś fajnego. Co? A co to jest? Do czego? No wiesz, nie, pompka do dmuchania? Jak się cieszę. Dziewczyna przyniosła pompkę do dmuchania, no i pompuj, no. Poczekaj, nie wiem, bo to jest... Nie, nie. Drodzy widzowie, zobaczcie, co się dzieje, no. Po co się tu denerwowałeś? No i zobaczcie, co ona robi. Jak to jest? Masz dobre kucze, to dawaj. Jak to się mówi? Dobrze, że nie jesteś blondynką. No. Będzie żar, zobacz. Ale zobaczcie, jak mówi, że będzie dobrze, to będzie dobrze. No i dobra, wędkujemy dalej. Kolejna rybka, zobaczymy tym razem co, czyli klasyk. No i prawdopodobnie będzie mały leszczyk. Bo płotka, drodzy widzowie, na pewno to nie będzie. Ale dopóki nie wyciągnę, to się nie przekonam, co to jest. Więc ściągamy pomalutku. Żyłka 0,12, haczyk 16. I łowienie z marszu w Morawicy na zbiorniku. Co mamy? Nie, ładna płoć. Zobacz, Karol. Taki przeciwny byłeś tego. Co? No bo ja tutaj już z tobą nie przyjadę. Ja nie lubię tu jeździć. Dlatego... Jeśli bonusa, to powiedziesz jej, mówię, chodź na Morawicę. No zobaczymy. Taka płoć. Więc odhaczamy i wędkujemy dalej. No i czekamy na te większe. Ale
i dół zaczep, więc okej, dobra. Więc Kacprowi odczepiłem, bo zaczepił. Zaczep był, nie? I wędkuj. Teraz jak będzie zaczep czy coś, to wołaj, dobra? To ci odczepię. Tylko nie rzucaj na to zielone, dobra? Nie. Okej. No chyba żartujesz sobie. No nie żartuję sobie, tylko ręką się takie rzeczy bierze. Wszystko się bierze ręką, dziewczyno. Niepoważny jesteś. Tu nie ma żaru, tu jest większy, nie? Te białe to już się dobrze żarzą. Albo daj tego białego jednego tu może. Twój gorący, no. Daj mi go. Ty piluj kiełbaski. Ja wiem, że chciałaś dobrze, a wyszło jak wyszło. Ale się nagrywa. Nagrywamy. No to wyszło jak? Brzydko. Brzydko wyszło. Okej. Cofam. Powiem tak, na klasyku co jakiś czas jakieś szarpnięcie, ale takich intensywnych brań nie ma. No ale tu wypłoszone jest, drodzy Państwo, łowienie z marszu bez nęcenia wstępnego. Kajakami pływają tutaj bardzo blisko brzegu, więc ta ryba też tak nie za bardzo pobiera pokarm, ale jak na tą chwilę dwa brania, dwie płotki. No i czekam na coś większego, może na metodę coś. Metoda jak sobie stoi na dnie, będę przerzucał. Skupiony bardziej jestem na koszyku klasyku i na pince. Więc godzina, widzicie, 17:23. Więc jeszcze trochę czasu nam zostało. No i takie wędkowanie. Kiełbasa się tam tli. Czyli smaży. A my wędkujemy, pilnując naszych zestawów. Ty co masz? Ryba czy zaczep? Ja bym była zaczep. Zaczep? Odpiąć ci? To wchodzimy i znów odpinamy. Musisz rzucać bardziej na lewą stronę, bo na prawej są lilie. A prawa strona lilie to zaczep. I zobaczymy. Więc odczepimy mu z powrotem. Tu już jest, drodzy Państwo, głębiej. Więc spróbujemy odczepić zestaw. Poczekaj, poczekaj, pomału. No i widzicie, po prostu był zaczep. Machaj, machaj do góry, do góry, do góry i zarzut, no. Zarzucaj, no. Fiu, poleciało, dobra. I wędkuj, pilnuj. I jak będzie ryba, wołaj, dobra? No, więc machamy, machamy. I odpoczywamy. Nie jest za ciepło, fajnie. A metoda nic na razie, ale jak stoi, jak stoi. To ma jechać. Tak powiedziałem. A Karol, co robisz? Szczytówek nie widzisz? Co chciałeś zrobić? Co chciałeś zrobić? Poprawić? Żeby to było bardziej wie. W tą stronę? No to dlaczego ramienia sobie nie przesuniesz? Ramię jeszcze przesuń trochę. Ale chcę zdjąć całkowicie z ramienia. Nie? A, chcesz ściągnąć z ramienia? No, zobaczysz jak. Co? I zobaczysz. To mówi, że niestabilnie jest na razie i ci się wszystko chwieje. No tu są nogi 25, to nie jest takie to stabilne, wiesz. No ale ogarniesz to pomału, co i jak. I zobaczysz. Jakieś podciągnięcie, ale nie wiem czy jest. Bo akurat odwróciłem się i już prostowało. Nie wiem czy zdążyłem, zaczepiłem. Nie, spadła. Spadła. Widzicie, trzeba obserwować jednak sprzęta. I co mamy?
robaczki, więc całe są, więc nawet nie zmieniam. Niesymetryczna pętla, nic się nie zmieniło w moim zestawie. I machamy i próbujemy złowić coś jeszcze. Deszczyk pada. A my wędkujemy. Jest pytkę. Więc machaj wędą, ryby będą. 17.36, tak gdzieś do 20 posiedzimy. I tak prezentuje się ten zbiornik w Morawicy, czyli z tamtej strony plaża, tam wpada rzeka, tam schodzi Tama. I to jest nieduży zbiornik. Tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie, z góry. Tu dawniej na moich filmach przyjeżdżałem kąpać się z dziećmi. I tak to jest, woda PZW, nie inaczej. Widzicie, ścieżki porobione, wszystko. A my siedzimy tutaj i wędkujemy. Czyli jedna miejscówka, kiełbaska już dochodzi. Coś ty zrobiła z tą trawą. To ja? Nie, to ja. Ale zobacz, jaka, ale bajeczna, nie? Fajna, tą weź. Tą weź jakoś. Muszę ją dosyć. No. Weź poukładaj to pomalutko, ale już się rozjarało to, nie? Widzisz? No, coraz lepiej. Coraz lepiej. Pomalutko, a dokładnie, a wyjdzie wyżerka, nie z tej ziemi. Karol, jak jest? Powiedz mi, co ci nie gra teraz, co ci nie pasi? Mi teraz wszystko pasuje, mogę się ruszać. Aha, osobno wziąłeś. Niezależne od tego, wiesz. Wiem. Tak też łowią chłopaki. To jest, mówię ci, wszystko w fazie testowej. Tak. Dlatego, co żeśmy przyjechali teraz o tej porze, to nie szkoda mi czasu. Tak. No, muszę po prostu potrenować to wszystko, nie? Zobaczyć, co jak. Czy w ogóle mi takie wędkarstwo odpowiada. Ale myślę, że i tak wrócę do klasycznej metody, czyli jedna gruntówka, jedna spławikówka, z tym, że na pewno jedna będzie pod metodę, nie? Pod metodę, no. Już nie klasyczny koszyk, tak. Tylko... Metoda i spławik. Ostatnie wyjazdy faktycznie pokazały mi, że twoje cukiereczki są naprawdę... Skuteczne. I dają rybę. Inaczej tego nie określę. No ale najlepiej wziąć sobie metodę i klasyka i... Tak, wiesz, i zobaczy, na co skubię. Nie, no tutaj wiesz, też no. Na razie rzuciłem także klasyczny koszyczek z rurką antysplątaniową, no i jeden koszyczek pod metodę. A czemu ci się i póki co miałem dwa brania, niestety dwa puste, i, znaczy się jedno spiałem rybę, to faktycznie, ale wszystko na razie pod metodę, bo na klasyk cisza. Cisza. No i oby, ale na pewno coś wydubiesz, czego ci życzę. Wędkujemy, pilnujemy. I zobaczymy, co jak, więc machaj wędą, ryby wędą. Więc Kacpro, pokaż swoją zdobycz. Pokaż. Płotka. Płotka. I jest płotka, cieszysz się? Tak. No, widzicie, Kacperek na bata złowił płotkę i teraz pokażę tacie, jak się ryby łowi. Zadowolony jesteś? Tak. No i jest pytkę. Deszczyk coraz większy pada. Zachmurzyło się. I tak to mniej więcej wygląda. Ja parasola nie wziąłem, ale mam nadzieję, że to przejdzie. Taki deszczyk mały to nie rusza. Ale jak to ten duży? Ten taki, co ma tata. To przykrywam zaraz rzeczy i pilnujemy dalej naszych zestawów, odpoczywając, wędkując na tym zbiorniku w ten niedzielny dzionek. Tak mówię, dzisiaj miałem pierwszą zmianę, umówiłem się z Karolem na 15. Szybki wypad. Szybko się spakowałem. Jesteśmy nad wodą.
i wędkujemy. A więc deszcz pada, jakieś wskazanie. Być może płotka, może nie, zobaczymy, ale coś jest na końcu drobnego, czyli klasyk. U mnie dzisiaj klasyk górą. Dużo brań zmarnowanych, ale widzicie, inne rzeczy też dzisiaj robię, niż tylko siedzieć i pilnować zestawów. I taka ładna, Karol. No. Kolejna ładna płoć. Tak, pinkę, tak. Kolejna ładna płoć. No i przerzucamy dalej, wędkując w ten niedzielny, deszczowy podwieczór, jak to się mówi. I mam takie, zobaczcie, już stare jak świat, no ale jeszcze kuszą. Zakładam 4 sztuki. Tak, aby drobnica miała co skubać. 2, 3 i damy czerwonego. Więc 4 sztuki, jak to się mówi, na bogato. Zanęta. Trochę tej, trochę z peletami i przerzucamy, zarzucamy i wędkujemy dalej. Więc napniemy trochę. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda ten dzisiejszy odpoczynek nad zbiornikiem w Morawicy, w ten deszczowy dzionek. Metoda na razie nic, jakieś piski tam były wcześniej, ale to ma jechać. Nie przerzucam, liczę na klasyka i się nie myliłem. Trzecia rybka zaliczona. Karol przerzuca zestaw, ale jeszcze bez ryby. To więc tak to mniej więcej wygląda ten nasz dzisiejszy niedzielny odpoczynek nad tym zbiornikiem. Dużo ludzi. Dlatego nie lubię tu wędkować, dlatego że porobili teraz tu ścieżki samochodów, dużo spacerowiczów, ludzi. Nie ma prywatności raczej, jak dla mnie, na tym zbiorniku, więc dlatego unikałem tego zbiornika, tego miejsca, ale Karol chciał przyjechać tu, więc przyjechałem i zobaczcie sami, jak to mniej więcej wygląda na tym zbiorniku. Ale dla mnie za dużo wędkujących, spacerowiczów, odpoczywających i tak, jak to się mówi, wszystko jak na patelni, za mało prywatności, więc omijałem ten zbiornik wędkując. No ale widzicie mniej więcej, jak co wygląda, więc dlatego ten film z tego miejsca, z tego zbiornika i oto w tym miejscu. Więc godzina 18:16, więc mamy niecałe 2 godzinki, aż 2 godzinki, więc zobaczymy, co jeszcze przyniesie te nasze niedzielne wędkowanie tutaj. Młody ma rybkę. Co masz, płotkę czy uklejkę? Płotkę? Pokaż. No i fajnie. Malutka. Malutka, daj odczep. Ja umiem odczep. No to odczep. Się uczyłem. Uczyłeś się? To odczep, wyjmij. Tylko to musisz szybko zrobić tak, żeby rybki za bardzo nie gnieś. I później rybkę fru do wody. Okej. Okay. No, postaw i rybkę do wody. Zał sobie robaczki i baja. Okej, rybka odpłynęła i druga rybka, tak? A tata jeszcze bez rybki, tak? No i okej, wędkujemy dalej.
U Karola pierwsza ryba. Na co, metoda czy drgając? Nie ma. Robaki? Już się zagadzę. No, ale nie mam na płot. Dobrze, będzie stać po malutku? Kamera. Po malutku. O. Ale ryba jest. Ale przynajmniej jest. Czyli jeszcze musisz opanować jakieś zestawy, żeby bez rurki antyplotaniowej łowić i będziesz miał idealnie. No więc nie, na zero najważniejsze przerzucaj i jeszcze wędkujemy. Godzina 18.46. Ulka też wzięła bata i będzie wołała, jak jakąś rybę złowi. I każdy wtedy będzie miał po rybce. I o to w tym wszystkim chodzi. Więc tak mówię, 18.46. Mamy z półtora godziny spokojnie łowienia do szarówki. A co uda się złowić jeszcze, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu znad zbiornika w Morawicy. No, ty już za dużo dzisiaj byłaś filmowana. Tak? No. No. Nadbij swój ten filmik, śmierdzący palec, albo śmierdzący robak. A dlaczego? To mi się skojarzyło. A dlaczego? No podałeś mi śmierdzący robak. Ale jakie? Powiedz, powiedz jakie są. Zaraz będzie branie. Ale są śmierdzące, ale jakie? Ale żywe. Żywe, no. Ruchliwe. Tak. A twoje jakie były? Nieruchawe. Nieruchawe. Nieruchawe, nie żywe, nie śmierdzące. No. I kokony, tak, po prostu. Tak, teraz będzie. Kastery miała, no zobaczymy. Oby ci, bo jeszcze ty bez ryby zostałeś. Karol wyciągnął teraz płotkę. Tak? Tak, postarał się chłopak. Tak? No. No ale wiesz, nie podsypane było, wiesz, ja dwa razy do wody wchodziłem, ale ta rybka mu drobna jest, to wiesz. No. No oby, oby. Musisz podtrzymać, wiesz. Ja to wiem, że jestem cierpliwa. No wiem, że jesteś cierpliwa, nie? Jeszcze takie robaki śmierdzące dostałaś, że tam... Do czasu. Do czasu, no. A spływa ci trochę, nie? Tak, no, no. Ale to dobrze. No dobrze, no. W ruchu jest, tak. No. No nie lubię na takiej falce, bo się w oczach, wiesz? No, no. No. Mi się a no widzisz. Ale machaj, machaj, machaj. I wyciągnij rybkę. I zobaczymy. Tylko wiesz, że ja z tobą tutaj do rana nie dosiedział? No. Wiesz, lubię cię, ale wiesz, co za dużo to niezdrowo, nie? Ula, to wiesz, jak zrobimy? Jak będziesz miała rybę, to zawołaj, dobrze? No, dobrze? Zauważ mnie? A ty nagrywasz. A ja nagrywam teraz, nie? A ja przyjdę i nagram. Ja ci powycinam, człowieku. Dobra, jak coś to wołaj, dobra? Dobrze, a ja idę i zobaczyć co u siebie, co jak. Ładna, nie? Ale ochotkę założyłem, plus pinka i tak to mniej więcej wygląda. Więc machaj, będą ryby, będą, czwarta sztuka jest, przerzucamy zestaw i jest w pytkę. Baja. Co, na co? No sztuczna, klasyk, tak, sztuczna ochotka i dwie pinki. Tak, trochę więcej, tak jak mówię, sztuczna ochotka. Widzicie? Sztuczna ochotka i dwie pinki. I tak to wygląda. Teraz to samo. Dwa śmierdzące robaki. Nie ma? Wszystkie zjedzone? Żywe sztuka. Mama,
Druga sztuka. I tak mówię. Dwie pinki. Dwie pinki i sztuczna ochotka. A metoda nic. Tak mówię, rzadko tu wędkuję, więc ciężko mi powiedzieć, jak kolorystycznie, na którym metrze. Łowienie z marszu, pierwsza wolna miejscówka, tak abyśmy koło siebie siedzieli, więc ciężko mi powiedzieć, dwa razy ściągnę zestaw, to widzę, że zaczepy są, czyli zatopione rośliny i nie wiem, czy za pomocą metody nie łowię w zielsku, co tam na dnie jest, więc niewygruntowana miejscówka, więc brania mogą być w metodzie w zielsku, towar leżeć, ale nie ściągam, nie ma na to czasu, na analizę miejscówki, łowiska, więc pierwsza wolna miejscówka i tak w cały świat, ale systematycznie łowię na klasyka na jednej odległości i to daje jakieś tam płotki. I o to w tym wszystkim chodzi, że wyjazd nie na zero. Wędkujemy dalej. A tutaj widzicie cebula. Ktoś grilla robił, cebulę powrzucał. I pełno cebuli po grillowaniu. O, 19:19. To jeszcze ponad godzinkę mamy. Więc zobaczymy, oby coś na metodę wzięło. No ale klasyk daje radę. Jak widzicie, dużo wędkujących, spacerujących, odpoczywających na tym niewielkim łowisku. Duża plaża na całej długości zbiornika. Dawniej była tylko tutaj, a później przedłużyli, zrobili drugą. No i z tej strony zrobili trasę rowerową, ścieżkę rowerową i przejazd przez rzekę na obkoło. I tak mniej więcej ten zbiornik w Morawicy wygląda, którego unikam, bo tak jak powiedziałem, mało co prywatności nad tą wodą. No ale film chciałem nakręcić z wędkowania na tym zbiorniku, więc taki szybki, krótki film z naszego pobytu w ten niedzielny dzionek. Bocian przyleciał do nas w gości, jak widzieliście. Pięknie nad Pyzą przeleciał. Miałem, no. Duży, co? A my pilnujemy zestawów, wędkując na tej miejscówce. Metoda? Tatku, daj. Czy koszyk? Tatku, daj. Metoda. Daj mi, tatku. Masz. Nie wiem, czy jeszcze jest. Podnieś tu, tu, bo tu mam ciebie wędkę. Białaś, tak? Białaś. Daj. Ja założę koszyk. Nie, to się inaczej zakłada. No to mi pokaż, a ja założę. A więc widzicie, takie przekazywanie sobie wędki w czasie holu ryby nie idzie na dobre. Ryba poczuła luz i się uwolniła. Wędkujemy i za czym, co, jak. Ula, gdzie łowisz? Teraz? Wolałabym chyba na lewo, wiesz? To dawaj, to masz dwie kule, rzucaj. No to rzucaj mi. No ale nie, to rzuć i powiedz mi, gdzie będziesz, gdzie chcesz łowić. No tu, zobacz. No przecież ty jesteś wędkująca, a ja jestem zanęcający. Gdzie, rzuć, gdzie chcesz łowić. No. Tu, centralnie, o, na lewo. No i siądź sobie. To jest dobre miejsce. No i trzymaj się tego. Od Karola wziąłem, wiesz, więcej zanęty i spróbuj coś złowić. Jak chcesz, to wołaj, dobra? Tak, żebyś, wiesz, podtrzymywała, wiesz, ten wędkarski
Wiem. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Ryba wołasz, ryby nie ma, nie wołasz. Wiesz, o co chodzi? No, a jak nie złowisz, to jakoś by kombinowałbym, żebyś rybę miała. Tam taka zdechnięta płynie, okej? Okay? No, to liczę na ciebie. A więc jakieś pociągnięcie na metodę w końcu. I siedzi. Otwarte. Na metodę. No idź, to za marybę dużą. Nie dużą. Nie, nie dam ci. Bo chcę zobaczyć, co to jest. A przekazując kija, to można rybkę stracić. Nie chodzi o ryby, ale o fakt, że chcę zobaczyć, co w końcu tu bierze. Taką jak ja wielkości. Nie miałem wielkości taką. Płoć. Karol. To jest płoć. Taką samą miałem. No, to ładnie, jak miałeś taką samą. Nie wypuszczę. To jest... Płoć. Myślałem, że krasnopiórka, ale... Płoć, chcesz wypuścić? Tak. Uważaj na ten kijek. Masz. Pójdę do tam. No to idź tam, pokaż tacie. Ale to nie jest krasnopiórka, to jest płoć, zobacz. Więc przerzucamy jeszcze. To jest płoć. Płoć. Ale wypuszczaj już do wody. No. Wypuść, wypuść, nie rzucaj, wypuść, bo szkoda rybki. I przerzucamy jeszcze, czyli Ringers. Taka dobra dwudziestka. Dobra dwudziestka, no. A już się martwiłem, że na metodę nic, więc przerzucamy jeszcze chwilkę, drodzy widzowie, i wędkujemy. Ula ryby się dzisiaj raczej nie doczeka, z tego względu, że syn trochę jej tutaj poszydełkował, tak? I nie wiem, czy będzie dziewczyna miała cierpliwość, żeby to... Nie masz? A prawdziwy wędkarz ma cierpliwość. Ja to bym odgryzł i założył nowe. Od razu to, nawet bym nie myślał. Ja to nawet bym nie myślał, tylko od razu bym odgryzł. Przerzuciłem chyba zestaw. No ale dobrze, że jest daleko. Więc drodzy Państwo, wędkujemy dalej i czekamy jeszcze, czekamy. 19:57, więc czas jest dobry. Jeszcze coś widać i pomału będziemy się niedługo pakować, ale jakieś rybki są, czyli z nowego łowiska, łowienie z marszu w ten niedzielny dzionek. Cieszy, cieszy, cieszy taki odpoczynek wspólnie z Karola, rodziną. Rybka jest, odpoczynek jest, wyżerka była i miła i sympatyczna atmosfera i jest w pytkę. Zula, dawaj to tu. No nie. Zobacz, co on zrobił. Nawet nie wiem, jak to teraz się weź, je. No urwij to, haczyk tu. No haczyk masz tu. No dobra, haczyk, a reszta? Reszta tu jest początek, nie? Za silny. No silny jestem, no weź. Musiałbyś mierzyć od nowa żyłkę, nie? I to jest, zobacz, co tu jest porobione. To jest nic nie bierz. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Młody, śpiewaj. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, a może jest, może jest już źle. Tak, i będziesz główną gwiazdą wieczoru. Wiesz, możesz być, czy nie chcesz być? Chcesz? Główną? Ale musisz powiedzieć, Pyza jest najlepszy. Pyza jest najlepszy. Dobra, ale wolniej, wolniej. Pyza jest najlepszy. No, o i o to chodzi. I tak trzymać. Teraz cię wstawię. Widzisz? A moje dzieci powią, a biedne dziecko. Do czego go Pyza szantażuje? Biedne no, dziecko. YouTuberem, wiesz? YouTuberem chce być? Dobrze. Co? Albo powiedzą, ale to dziecko ma ojca. Nie, mówią moje dzieci. No już mi to wiążesz? Już. Co tu będzie takie? To będzie tak, jak jest. No co ty gadasz? To nie przeszkadza. No a co ci to przeszkadza? No. To jest skręcone, zobacz. Ale co to jest skręcone? Teraz to nic nie przeszkadza. Teraz zawiążesz i zakładamy. Musi być 600 metrów. Świeże, dobra, jedziemy. A więc pociągnięcie, nie wiem, czy się zapięło. A prawdopodobnie chyba jest. Jest, jest coś, bo widać już, że jakaś niewielka rybka na klasyka
No i chyba znów płotć. Płoć, płotka. Tak, nie myliłem się. Czyli kolejna płoć zameldowała się na zestawie. Więc przerzucamy i jeszcze wędkujemy w ten niedzielny dzionek. Baja. Przerzucamy zestaw. A więc Karol, coś ma, co masz? Na metodyczna. Założenie, większą przynętę, całkiem inne branie. Pokaż płoć. Ładna płoć, drodzy Państwo. Nie wiem, czy widzicie, bo jest ciemno. Ale rybka jest. Tak, ja mogę, ale ja chcę odepnąć. I wędkujemy. Ja zakładam 5 sztuk. 5 sztuk zakładam białych robaków. Komary zaczynają gryźć. A ja 2, 4. 5 białych. Haczyk 14. Założyłem większą. I zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Czyli ostatnie rzuty, godzina 20:30 i będziemy niedługo kończyć, tak aby jeszcze... No! Już idę. Pyza, nie jestem na zero. Więc drodzy Państwo, nagrywa się, biegnę, Ula, biegnę, bo to musi być dla widzów. Czekaj, mama odepnie. A może nam pani zdradzić tajemnicę, na co wzięła, jak pani to zrobiła? Na jednego robaka. Na jednego? Na jednego, jedynego robaka. Niebywałe. Ja też na robaczka. I teraz proszę powiedzieć, czy pani się cieszy? No oczywiście, że tak mogę. Ale uśmiechnij się ładnie. Mogę złożyć wędkę. I dumnie jechać do domu. Do domu. I wszystko w temacie. Jestem tak pogryzona przez komary, że nie. No, jeszcze jedną. Ale śmierdziele dają radę. Teraz się rozochodzi. Karol też. No, rozochodziłam się. Bo to wiesz, według tego się nabiera apetytu, tak? Tak się mówi? Tak się mówi, że... Miarę jedzenia apetyt rośnie. Rośnie. I o to chodzi, więc... Dobra, no i nic dodać, nic ująć. Zarzuć zestaw. Daj szczerze. O. I wędkujemy i jest w pytkę. To Karol, zwijamy się pomału, co i jak powiedz. No cóż, sprzęt przetestowany, 3-godzinny wypad, myślę, jak najbardziej na plus, pogoda dopisała, no, przyjechaliśmy na ryby, no, w sumie o ryby bardzo nie chodziło, po prostu, żeby siedzieć nad wodą, a nie tak, w domu. Tak. Żona wraca, też z uśmiechem na twarz, że także chyba jest w porządku. No i co? No jedną złożyłam i wystarczy. I wystarczy, no. I krótko, nie jest pazerna, jedną na obiad i do domu. Kasper chyba dwie albo trzy. Po prostu wiesz, to jest mój debiut w tym roku. Wiem. Pierwszy raz była. Wiem, dlatego ją na surowo zjadłaś. Ogólnie w porządku. Tam jakieś pytanie było, co ja robię z kotami. No to dzisiaj możesz pokazać, co ja robię z kotami. Przeważnie zawsze mam coś na tapety. Ale przeważnie to jak łowisz na spławik, to zauważyłem, że masz puszkę po kukurydzy. Albo tak, albo ewentualnie kładę tutaj na pokrywkę. A później wyrzucasz. W końcu wędkowania po prostu pustą paczkę, wszystko wrzucę i wyrzucamy do kosza. No to widzicie, drodzy widzowie, co Karol robi z kiepami, już wiecie. Nie musiałem go nawet pytać, tylko takie pytanie mu zadałem, bo w komentarzach się pojawiał, więc chłopak sam odpowiedział. Ula, ty, od ciebie co jak? No nawijaj, bo nie ma czasu. Mam powiedzieć co jak? Co jak, no, z tym dzisiejszym wypadem. No, no ale kogoś muszą gryźć, wiesz o co chodzi. Przecież lepiej chyba ciebie niż mnie. Właśnie gryzły, więc mnie pogryzły. Ja jeszcze chętnie się wybiorę, bo czuję niedosyt. Niedosyt czujesz, tak? Tak. A ci się tak nie podobało dzisiaj? Coś miałeś nie, takie... Nie, bo młody mnie nie chciał dopuścić. Aha, dobra. Młody. To mówisz, że podobało ci się, tak? Tak. No i wszystko. Więc drodzy Państwo, tym oto akcentem pomału kończymy. Będziemy się zwijać. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza, narka. Jedziemy na Kielce.